postępuje godniej. Ten, kto biernie stoi pod gradem zajadłych strzał losu, czy ten, kto stawia opór morzu nieszczęść i w walce kładzie im kres? Umrzeć, usnąć i nic poza tym? I przyjąć, że sen uśmierza boleść serca i tysiące tych wstrząsów, które dostaje się ciało w spadku od natury. No tak. Taki koniec byłby czymś upragnionym. Umrzeć, usnąć, spać i śnić może. Tu się pojawia przeszkoda. Jakie mogą nas nawiedzić sny w drzemce śmierci, gdy ścichnie za nami doczesny zamęt? Niepewni wolimy wstrzymać się chwilę. I z tych chwil urasta długie, potulnie przecierpiane życie. A gdyby nie ten wzgląd, któż by chciał znosić to, czym nas chłoszcze i znieważa czas? Gwałty ciemiężców, nadętość pyszałków, męki wzgardzonych uczuć, opieszałość prawa, bezczelność władzy i kopniaki, którymi byle zero upokarza. Cierpliwą wartość? Któż by się z tym godził, gdyby był w stanie przekreślić rachunki nagim sztyletem? Kto by dźwigał brzemię życia, stękając i spływając potem? Gdyby nam woli nie zbijała stropu obawa przed tym, co będzie po śmierci, przed nieobecną w atlasach krainą, skąd żaden jeszcze odkrywca nie wrócił. I gdyby lęk ten nie kazał nam raczej znosić zło znane, niż rzucać się w nowe. Tak, ta świadomość czyni nas tchórzami i naturalne rumieńce porywu namysł rozcieńcza w chorobliwą bladość. A naszym ważkim i szczytnym zamiarom refleksja plącze szyki, zanim któryś zdąży przerodzić się w czyn. Ale cicho.